zdrowia, szczególnie dla normalnych. No bardzo często ludzie, Polacy, no to dziwią się, czy tam denerwują, czy zastanawiają, dlaczego w Ameryce są tylko dwie partie, republikańska i demokratyczna. No bardzo proste. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dlaczego jest bardzo proste? No bo w każdym kraju, no to są dwa rodzaje ludzi. Są ludzie, którzy pracują i płacą podatki oraz są ludzie, którzy nie pracują i nie płacą podatków. No i to są te dwie grupy. No część jest trzecia, no podgrupa można powiedzieć, no to jest powiedzmy budżetówka, tak? Budżetówka, no to są ludzie, którzy pracują, którzy płacą jakąś tam podatki, ale żyją ogólnie rzecz biorąc z podatków. No i są ludzie, którzy produkują. W każdym kraju jest w zasadzie komunist, socjalist, taki zaborczy, zabierający, konfiskujący, no bo w Ameryce, we wszystkich krajach, w Europie szczególnie, no to czym więcej się zarabia, tym więcej się płaci procentowo. No tłumaczenie jest takie, że wszyscy mają taki sam żołądek. Co to znaczy? No to znaczy, że jeżeli ktoś zarabia powiedzmy 100 tysięcy, no to płaci 10% od tych 100 tysięcy, czyli 10 tysięcy, no ale powiedzmy już ten, co zarabia pomiędzy milion, no to już, to już płaci powiedzmy 20% od tych, płaci 10% od pierwszych 100 tysięcy, ale 20% powiedzmy od tych następnych 900 tysięcy. Także suma summarum od miliona płaci 300 tysięcy, czyli to jest 1/3. No nie jest 1/3, no płaci od 100 tysięcy płaci 10 tysięcy i od następnych 20%, no to 180. No ale kalkulacja jest taka, że procentowo, że to nie jest równo, że nie wszyscy płacą powiedzmy 10%, czy się zarabia 1300 czy milion. Czym więcej się zarabia. No i teraz jest ta kwestia, że zawsze w Ameryce konserwatyści, republikanie, no to oni ogólnie rzecz biorąc, no to można powiedzieć, że są budżetowo ostrożni. Budżetowo ostrożni, co to znaczy? No to znaczy, że politycy mówią, nie można wydać więcej niż się ma. No, czyli to takie podejście rodziny, kiedy tam ojciec czy matka zarabiają, patrzą się na te pieniądze, co mają i mówią, nie będziemy pożyczać, żeby wydawać. To, co zarobimy, to wydamy. Może jakąś małą tam pożyczkę, którą możemy spłacić w ramach tego, co zarobimy. No to weźmiemy pożyczkę. No ale państwa są przeciwne. Inne, można powiedzieć. Wszyscy narzekają, że nie ma współpracy, tak? No nie ma współpracy, no bo obydwie partie mają swoich wyborców. No i ci wszyscy wyborcy, no to po prostu to są dwa plemiona, można powiedzieć. Są dwie grupy, dwie wsie, które się nawzajem zwalczają. No i a politycy jednak się dogadują. Politycy się dogadują. Popatrzeć teraz na cały ten plan infrastruktury w amerykańskiej, te tryliony, 1000 miliardów dolarów ma być wydane, a parę tysięcy miliardów już zostało wydane, rozłożone. Także zadłużenie amerykańskie po prostu idzie nieprawdopodobnie w górę. Przez pewien okres ten ostatni, ta umowa, cały ten deal infrastruktury, no to miał być, nie było wiadomo, czy to dojdzie do tego, czy nie dojdzie. Politycy tylko się przepychali, kto za to ma zapłacić, tak? Kto za to ma zapłacić, dlatego że jeżeli są wydatki, no to trzeba znaleźć tego, co to zapłaci. W Waszyngtonie, no to republikanie nigdy nie chcą, żeby nikt płacił, a demokraci, socjaliści, no to oni zawsze tylko potrzebują znaleźć kogoś, kto zapłaci. W wypadku komunistów, no to by tam ukraińskich, polskich, no to byli kułacy. W wypadku komunistów chińskich, no to byli mandaryni.
wypadku rewolucji niemieckich, no to byli fabrykanci. Tak, także zawsze znajdują tych bogatych, którzy mają zapłacić. No i teraz jest od nowa to samo. W Ameryce politycy lewaccy przekonali, że znajdą bogatych, których się ogoli i będą pieniądze. No, republikanie no to reagują, że nie chcą, żeby za dużo nikogo podatkowywać. No i republikanie, konserwatyści mają podobne podejście do broni. No bo dużo kretynów no to mówi, a po co komuś pistolet maszynowy, czy po co komuś to, czy tamto. No i od lat ciągle właśnie tak powolutku ten ogon tego psa jest obcinany. No i ta żaba jest gotowana powolutku, bo tłumaczą, o to jest za dużo. No a w Kanadzie na dzień dzisiejszy, no to nie można mieć nawet wiatrówki. Zaczynają konfiskować wiatrówki, tak samo jak Jaruzelski skonfiskował, kiedy stan wojenny wprowadzili, no to w zasadzie komunistyczne świnie skonfiskowały dziesiątki, setki tysięcy wiatrówek, które przypuszczalnie milicjanci używali ich, no ale normalnym obywatelom pokonfiskowali zwykłe wiatrówki, no bo konfiskowali tam broń długą. W Polsce nie było dużo broni, no ale to do tego też komuniści amerykańscy chcą doprowadzić, żeby było tak jak w Kanadzie, żeby było tak jak w PRL-u, żeby było tak jak w Europie. No i oni za każdym razem tłumaczą, że ludziom nie jest potrzebne to czy tamto. No jeżeli ktoś legalnie posiada, jeżeli nie popełnia przestępstwa, problemem z bandziorami, z bronią w Ameryce, to jest to, że po prostu nie wykonują egzekucji na tych bandziorach, no bo 99,99% posiadaczy broni to jest uczciwa, a kto zabija? No wszyscy ci nielegalnie posiadający bandziory. No i jak to jest takie powiedzenie normalnych, jeżeli broń będzie nielegalna, no to tylko nielegalni będą mieli broń, no i to nie jest tak skomplikowane. W Europie czy w Anglii, no to noże rzeźnicze są nielegalne, dlatego że bandziory używają długich 30-centymetrowych noży. Przepraszam, także jeżeli kryminalista chce znaleźć narzędzie zbrodni, no to będzie używał cegły, także to nie ma żadnego znaczenia, co tyle tylko, czy człowiek dla samoobrony będzie musiał nosić ze sobą cegłę w kieszeni, czy w plecaku. No to prowadzi to do idiotyzmów. No i demokraci, socjaliści chcą wszystkich, wystawiają tylko na cel, kogo złoić, kogo ogolić. Republikanie się tam sprzeciwiają, no ale też mogą się sprzeciwiać, ale nie za dużo. No i teraz pytanie jest, kto ma zapłacić? Kto ma za to wszystko zapłacić? Jeżeli no często to są takie oszukaństwa, jak tam jest powiedzmy Social Security, czyli to jest ubezpieczenie państwowe, przymusowe, emerytalne. Jak to działa? Także pracownik dostaje w zasadzie, pracownik płaci 7,5% swojej pensji, pracodawca płaci 7,5%, także każdy, kto pracuje w Ameryce, odkłada sobie przez 6 lat na jeden rok swojej emerytury. Musi przepracować co najmniej, żeby być uprawniony, no to musi przepracować 40 kwartałów, czyli 10 lat. Z jakiegoś powodu Meksykanie potrzebują przepracować tylko 20 kwartałów, czyli 5 lat, żeby cokolwiek tam zacząć nawet rozmawiać. No i to jest proporcjonalne do pensji. Tam oni nie zabierają tych 15% od pensji powyżej 100 tysięcy, dlatego że mówią, że to by jakby zabierali to na ten wspólny plan emerytalny, no to ci super bogaci by jeszcze więcej byli bogaci, także jest po prostu taki limit. No teraz to mniej więcej ludzie mogą dostawać około 2,5-3 tysiące, jeżeli idą na emeryturę w wieku 67 lat, no bo jeżeli idą w wieku 62 lat, no to
dostają 80% tej pełnej emerytury. No i to nie jest to pensja taką, jak rok wcześniej czy ileś zarabiali. No ale w każdym razie kongres się szykuje do ogolenia, powiedzmy, Social Security, bo komuniści już proponują, że w zasadzie emerytura ta wypłacana państwowa, która przymusowo była zabierana, będzie oceniana na temat tego, co ludzie posiadają. Czyli jeżeli ktoś ma za dużo pieniędzy, no to państwo przyjdzie, tak, zabieraliśmy tobie, towarzyszu, 40 lat na Social Security, no ale ty masz to i tamto, no to dostaniesz dużo mniej niż ktoś, kto nie ma tego i tamtego. Także, że emerytura będzie zależna od tego, co się posiada. No, czyli można powiedzieć od tego, co się oszczędzało przez całe życie. Czyli jak zwykle ci, którzy oszczędzali, no to dadzą im wszystko to, co odłożyli na swoją emeryturę, którym było zabierane. A ci, którzy sobie odłożyli przy okazji tego, co było im przymusowo zabierane, no to już nie dostaną wszystkiego, bo komuniści mówią, że mają wystarczające. Także chcą ogolić plan emerytalny. No tak samo planują spłacać te pożyczki, całą tą infrastrukturę najróżniejszymi takimi obowiązkowymi planami, które były do tej pory. Cholera wie, co to znaczy. No ale po prostu przerzucają pieniądze. Ci politycy sami nie wiedzą, skąd jak to jest wszystko przeszufliwywane. Wszyscy ci, którzy znają się, mniej więcej orientują się, jak działa ten proces, to było tak, że republikanie zasugerowali, żeby nie obciążać tych, co za dużo, tych bardzo bogatych. No i dyskusja przesunęła się w kierunku, kto nie będzie płacił za tą infrastrukturę. No i republikanie uzgodnili, demokraci zgodzili się z demokratami, że nie będą podwyższać podatków korporacyjnych, no mimo tego, że Biden i jego komuniści proponują taki globalny 15-procentowy podatek od wszystkich korporacji, także ci urzędnicy, te wszystkie gryzi piórki, te obiboki, budżetówka, już się zgaduje globalnie, jak wyciskać prężnych ludzi. No i to jest zawsze, jeżeli coś takiego doprowadzają, no to wtedy jest stagnacja, wtedy nie ma jakiejś konkurencji, wtedy nie ma różnicy w pomysłach, w zyskach, no i to wszystko zdycha powoli. Republikanie zrezygnowali propozycję z opodatkowywania benzyny oraz z tego, żeby opodatkowywać samochody elektryczne. Także no nie wiadomo z tą forsą, skąd to będzie, no ale skądś będzie. Kiedy negocjacje w Waszyngtonie skoncentrowały się tylko na wydawaniu tego deficytu, wydawaniu tych pieniędzy, których nie ma, no to wtedy wszyscy się dogadali. Ten tysiąc miliardów dolarów do wydania, do rozdzielenia. Niektórzy z tych lobbystów, no to w Waszyngtonie to klaskali, mówili, że po prostu nadchodzi Boże Narodzenie, no bo będzie tyle forsy. No byłoby dużo lepiej, żeby politycy chociaż z jednej partii sprzeciwiali się temu wydawaniu tych pieniędzy, których nie ma. Były takie przepisy przeciwko wydawaniu pieniędzy, których nie ma, że budżet musi być zbalansowany. No i to było tak zwany pay-go, przepisy pay-go, czyli płacić tak, jak się jedzie, tak jak się idzie, no to trzeba płacić na bieżąco. No i to kongres ustanowił to w 1990 latach.
ale w zasadzie to zakończyło się w 2002 roku. Demokraci tam w 2010 roku starali się znowu to z jakiegoś powodu wprowadzić, ale nie udało się. Kongres ogólnie głosuje za każdym razem, że można budżet przekraczać bez tego, co można uzyskać. Czy Ameryka potrzebuje infrastruktury? No dużo potrzebuje, no tyle tylko, że infrastruktura teraz, która jest proponowana, no to jest kompletnie zielona. No i w zasadzie to też nie jest przemysł czy infrastruktura. Dużo pieniędzy zostanie wydane w ramach tak zwanego reperacji, można powiedzieć reperacji, rozdzielania dla różnych grup społecznych. No to jest redystrybucja w Ameryce. Na dzień dzisiejszy cała ta infrastruktura, cały ten plan infrastruktury, no to jest redystrybucja pieniędzy. Ci, którzy nie mają, będą mieli. Ci, którzy mają, będą mieli mniej. Kongres zdecydowanie powinien się skoncentrować na innych sprawach. Czy banki potrzebują? No na pewno nie. Czy prywatne kompanie potrzebują jeszcze więcej forsy? No to wszystko jest sitwa. To jest w zasadzie sitwa i to prędzej czy później trafia po kieszeni normalnego, szarego obywatela, no bo on wszystko kupuje, on wszędzie płaci te podatki. Wszystkie, kogokolwiek się nie opodatkuje, no to wraca do tego Kowalskiego, do tego Smitha, który w zasadzie musi płacić coraz więcej i coraz więcej. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Czy jest strzałeczka do subskrypcji? Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie. Widzicie, co się dzieje w Ameryce. Socjalizm galopuje coraz bardziej. Wszystkie te Aleksandra Ocasio-Cortez, czyli ta oficjalna socjalistka Ameryki. Wszystkie te inne muzułmanki, one też są. Talib. No one wszystkie są socjalistki. To tak się nie mówi, ale to są członkinie amerykańskiej partii socjalistyczno-demokratycznej. Część z nich nawet pojechała do Wenezueli dogadywać się z nimi. No to są takie same komunistyczne świnie, tak jak w Polsce byłby socjaliści jeździli do Moskwy, no to teraz jeżdżą do Wenezueli. Także patrzcie się, co się dzieje, patrzcie się na podatki, patrzcie się na cenę benzyny. Głosujcie normalnie, bądźcie normalni. Na pewno kiedyś byliście normalni, bo jeżeli przyjechaliście do Ameryki, no to mieliście coś w sobie takiego, że potrzebowaliście zmiany. No a jeżeli potrzebowaliście zmiany, no to socjalizm wam nie odpowiadał. Jeżeli wam socjalizm nie odpowiadał, to jest bardzo dziwaczne, że w Ameryce chcecie zbudować socjalizm od nowa. Zdrowia dla normalnych.